możemy się spodziewać tego, że te środki w końcu unijne trafią. I stąd moja troska, na ile miasto się zabezpiecza, na ile my tę politykę, my jako radni, niewielki chyba wpływ mamy na tę politykę, bo to państwo tworzycie budżet, a my się z nim zgadzamy albo nie, na ile miasto jest przygotowane przy zadłużeniu na koniec 2024 roku w kwocie 17,5 miliona. Dzisiaj widzę realizacje w naszym mieście, które mogłyby w moim zdaniem poczekać i zostać zrealizowane przy użyciu środków zewnętrznych. Jednak dzisiaj finansujemy je w całości, zabezpieczając te prace kredytem.